poświąteczny czas, ale odpoczynku brak dziś na drodze piątki Bełchatów. Tak, dzień dobry Państwu, nazywam się Mateusz Pali, jestem doradcą wojewody. No i bardzo miło mi być dzisiaj w tym słonecznym, ale trochę wiecznym Bełchatowie, ale no to chyba jednak tak jak całe województwo, tego nie unikniemy. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj z rządową akcją informacyjno-konsultacyjną. Odwiedzamy każdą gminę województwa łódzkiego i dzisiaj rozpoczynamy naszą wizytę w powiecie bełchatowskim od właśnie miasta Bełchatowa, potem jeszcze będziemy kierować się do Drużbic, a w kolejne dni, jutro i pojutrze odwiedzimy pozostałe gminy powiatu bełchatowskiego. Jesteśmy tu dlatego, że rząd postanowił wprowadzić nowe programy, w zasadzie cztery nowe i dwie bardzo fundamentalne zmiany do jednego istniejącego już programu, do programu Rodzina 500+. Tak, jesteśmy tu dlatego, ponieważ rząd, obecny rząd, rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest przekonany, że każdy obywatel, czy jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem obecnego rządu, ma prawo i ma mieć możliwość dowiedzieć się o tym, jakie są działania rządu, jakie są jego zamierzenia. Ma prawo zgłosić bądź swoją aprobatę, bądź też jakieś uwagi do tych programów. I te wszystkie uwagi, te wszystkie zdania, które są wygłaszane na temat programów, one wszystkie składają się na wartość dodaną, które stanowią o ostatecznym kształcie tych programów. Te wszystkie programy są wykuwane właśnie w kontakcie z mieszkańcami i wszystkie zmiany do istniejących też programów też są razem z nimi konsultowane, więc dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. I mamy 5 nowych programów. Pierwszy to jest Emerytura Plus, dodatkowe świadczenie 1100 zł brutto dla każdego emeryta i rencisty. Prawie 10 milionów osób otrzyma to świadczenie, dokładnie 9 milionów 800 tysięcy. Niezależne od jakichkolwiek składań, jakichkolwiek wniosków, zero biurokracji, po prostu na konto razem z normalnie otrzymywanym świadczeniem emerytalnym wpływa dodatkowe świadczenie. Od ostatnich dni kwietnia po pierwsze dni czerwca będą te świadczenia wypłacane. Wynika to z tego, że w czerwcu są, na początku czerwca są niektóre ze świadczeń kwartalnych realizowane, dlatego to się trochę przeciąga, a na końcu kwietnia dlatego, że 1 maja jest wolny i pierwsze świadczenia będą wpływać właśnie pod koniec kwietnia. Drugi program, no to są dwie fundamentalne zmiany do istniejącego już programu Rodzina 500+. Pierwsza zmiana to jest taka, że 500+ będzie na pierwsze i każde dziecko, a druga to jest likwidacja kryterium dochodowego. Ale nie są to dwie jedyne zmiany, jest też dużo więcej innych takich drobniejszych, techniczno-kosmetycznych zmian, które ułatwią korzystanie z tego programu. Na przykład taka przykładowa zmiana to, że obecnie jeżeli rodzic, który wnioskował o świadczenie, zmarł, no to świadczenie było przerywane, to teraz będzie ciągłość zachowana i nie będzie trzeba składać dodatkowego wniosku, a takie tragiczne sytuacje też niestety się zdarzają, ale trzeba program od strony technicznej przygotować na każdą ewentualność. Kolejny program to jest program, który dotknie każdego z nas, to jest prawie 98% Polaków, to jest obniżenie pierwszego progu podatkowego z 18% do 17%, a w zasadzie wprowadzenie kolejnego progu podatkowego, jak się z tych najnowszych informacji możemy dowiedzieć, 17%, a ten, który będzie miał tą formułę, tak jak obecnie miał 18% i będzie dodatkowy 18% wprowadzony bodajże chyba do 40 kilku tysięcy, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, ale wpłynie to na portfel każdego z nas, nie tylko tych, którzy zarabiają najmniej, ale również tych, którzy zarabiają więcej, no bo ten pierwszy próg zostanie obniżony i to relatywnie obniża koszty dla każdego. I jednocześnie razem z tym osobomniżką będzie wprowadzone zwiększenie kosztów uzyskania przychodu o około 100%. Jest to coś, co było przez wiele lat zamrożone, nie było zmieniane, a jesteśmy przekonani, że to wpłynie również na portfel ludzi, szczególnie tych, którzy dojeżdżają dalej do pracy, no bo oni mają zwiększone koszty uzyskania przychodu i są to pieniądze, które po prostu zostaną w budżetach każdego obywatela. Kolejny program to jest zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Oznacza to tyle, że pierwsza stawka podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia będzie wynosiła 0%. Zamysł jest taki, że ci najmłodsi ludzie, którzy kończą studia bądź od razu zaczynają karierę w swoim młodym wieku, żeby zaczynali ją tutaj, żeby mieli dodatkowy bodziec, żeby nie wyjeżdżać za granicę, tylko żeby zaczynać budować swoją karierę i budować swoją ścieżkę zawodową właśnie tutaj u nas w ojczyźnie. I ostatni z programów to jest odbudowa połączeń lokalnych.